Dzień dobry, witam Was. Jak już powiedziano, nazywam się Szymon Olewniczak i chciałbym liznąć właściwie, otrzeć się o wnętrzny temat, jakim jest filozofia Unixa i jakieś przykłady, jak to może się sprawdzić, jak dla niektórych jest to ważne, ale jak niektórzy to sobie rozumieją. I może ja z powodu mojego młodego wieku jeszcze nie powinienem się za taki filozoficzny temat brać. Jak to Robert Martin pisał w swojej książki Mistrz czystego kodu, że on widział już wszystko w świecie oprogramowania, no to ja tak na pewno nie mogę powiedzieć, widziałem niewiele, no ale to co widziałem chętnie Wam teraz zaprezentuję. I zaczniemy od motta, na pewno Wam wszystkim znanego. To jest filozofia Unixa. Piszcie programy, które robią jedną rzecz i robią ją dobrze. Piszcie programy, które współpracują razem. Piszcie programy, które obsługują tekstowe, ponieważ jest to interfejs uniwersalny. No i do tego właściwie to się w dużej części sprowadza. No. Było mocno, teraz jest slajd tytułowy. Teraz wytłumaczę, dlaczego taki tytuł, a nie inny. To już chyba na następny. Nie, jeszcze przez chwilę. Jak już gdzieś widziałem chyba ten obrazek. Chyba ten. Gdzie? Ktoś mnie wyprzedził, ale to jest na tyle fajne, że postanowiłem go zostawić. Już widziałem inny, ale ten jest wyjątkowo dobrej jakości fotografia i no to jest właśnie 71 rok, tak? Denis Wicze i Ken Thompson opracowują Unixa. Co tak naprawdę było fajnego w Unixie? W Unixie było to fajnego, że był to system, który był pisany w języku C, a język C był językiem wysokiego poziomu, który umożliwiał potem kompilację na różne maszyny. Mogłeś mieć jeden system, który współgrał na wielu maszynach. Wcześniej to działało w ten sposób, że były systemy dedykowane, pisane w assemblerach, które działały tylko na konkretnej wersji komputera. Tutaj tak. I Unix to zmienił. Drugą ciekawą rzeczą, na jaką zdecydowali się twórcy, była ta modularność, o tym jeszcze będę sporo opowiadał. Modułowość, dzięki czemu system był łatwiejszy w zarządzaniu, w obsługiwaniu, w rozbudowywaniu. No i to były na pewno cechy, które spowodowały, że zdobył olbrzymią popularność i właściwie trzy wszystkie obecnie liczące się systemy w dużej mierze te wszystkie idee w większym lub mniejszym stopniu potem zaadaptowały. Nie ta spacja. No, był ten 72 rok, pierwsze wersje Unixa. Wszystko działało fajnie, ale minęło 10 lat. I po 10 latach Unix się rozrastał i Rob Pike na konferencji to był UnixNet, jakoś tak się ona nazywała, UnixNet, coś takiego, przedstawił swoją prezentację. Prezentacja nosiła tytuł Filozofia Unixa albo Cut-V Considered Handful. Właśnie 10 lat, to było całkiem niedawno, 83 rok, zauważył pewną niepokojącą rzecz, która zaczęła pojawiać się w Unixie. I chodzi mi głównie o ten akapit, że jakaś na wersja Unixa UCB pokażemy na przykładzie Cata, co się z nią dzieje, jak Unix potrafi się rozrosnąć. Cat nie służy do drukowania plików z numerami linii. Nie jest dla kompresowania wielu, dla skracania wielu białych linii. Nie jest dla wyświetlania niedrukowanych znaków ASCII. Cat służy do łączenia plików. No. I to jest właśnie ta kwintesencja. To zaczęło się sypać. No, jakie są tego konsekwencje? Zacznijmy może od takich ogólnych wniosków. Filozofia Unixa daje nam to, że programy dzięki temu, że robią jedną rzecz i robią ją dobrze, można potem fajnie łączyć.
ale często to z niewiedzy, no to chyba głównie z tego wynika, po prostu twórcy poszczególnych narzędzi Unixowych zaczęli dodawać do nich opcje, które zaczęły się powielać, tak jak na przykład w tym kasie numerowanie linii, to można osiągnąć innymi narzędziami. I na przykład potem takie, to, bo pokażę na krótkim przykładzie, nie będę zgłębiał się, teraz takie narzędzie jak Kodi Utils GNU, to jest potężne. Ma mnóstwo przełączników, o których nikt nigdy nie słyszał. Pytanie po co? I pójdźmy dalej. 17 zasad Unixa według Erika Redmonda. No w ogóle ciekawa książka, godna polecenia. Jeszcze całej nie przeczytałem. Chciałem przeczytać tę prezentację, ale dowiedziałem się, że będę ją prowadził w sobotę. Więc poprzestałem na dwóch streszczeniach takich treści. Między innymi w tej książce Erik Redmond opowiada o takich 17 zasadach. Ja ją wypisałem tak trochę, to jest trochę wolne tłumaczenie, one się w pewnej części pokrywają. No postaram się teraz jakoś trochę nad nimi skupić. Modularności. To chodzi o taką modularność wewnątrz programu, że są moduły, które można łatwo wymieniać. No i to generalnie jest chyba w każdym, w każdej metodzie wytwarzania programowania ważne, żeby ten program był modularny, żeby tam nie kopiować tych fragmentów kodu po kilka razy i potem ciężko to utrzymać. Reguła klarowności. Kod piszemy dla programistów, a nie dla komputera. Kod dla komputera pisze kompilator. Dlatego pisząc kod, raczej lepiej unikać różnych takich techników wydajnościowych. To już obecnie chyba się nie stosuje, ale z doświadczenia własnego nie wiem, ale wiem z historii, że kiedyś było dużo, na przykład kiedyś książki o programowaniu gier C to 80-90% to było różne takie triki, że zamiast tam pisać 10 to wpisz 8 plus 2, bo to wtedy będzie lepiej działało, wydajniej i no raczej tego należy unikać, jeżeli takie rzeczy występują, to lepiej się skupić na poprawieniu kompilatora, a kod powinien wyrażać myśl programisty. Reguła małych części jest podobna do reguły modularności, tylko tutaj Erik Redmond bardziej się koncentrował na nie modułach samej aplikacji, tylko na poszczególnych takich małych aplikacjach, żeby właśnie tak jak w Linuxie, żeby to łączyło się w jedną taką całość. Separacje, frontendy i backendy. To jest bardzo fajna rzecz, ale nie wszyscy ją stosują. Całe szczęście w świecie Linuxa i Unixów mamy bardzo często dostęp, nie jak nie jest często jak jest wersja graficzna programu, to mamy też wersję tekstową, która chociażby do skryptów się może bardzo przydać. Aczkolwiek w Windowsie to już nie jest regułą. To w ogóle też Erik tego w swojej książce prezentował, że programiści Windowsa i programiści Unixa to są dwa zupełnie inne sposoby myślenia. Programiści Windowsa najpierw, jak siadają do programu, to najpierw stworzą interfejs, a potem, jak ewentualnie starczy czasu, to zaimplementują funkcję programu. A programiści Unixa najpierw zaimplementują program, a potem, jak ewentualnie starczy czasu, to stworzą interfejs graficzny. I to są takie dwa zasadnicze podejścia, na które on starał właśnie zwraca uwagę, jeżeli chodzi o tą duch, z jakim powinno się tworzyć software w Unixie. Oczywiście w Windowsie wiadomo, z czego to wynika, że tam no, po prostu w Unixie też jest taka zasada, że nie wiem, niepisana, że tworzy się programy dla programistów, że zdarzy się tak staje myśleć, żeby ten program był wygodny dla innych użytkowników lepiej obeznanych, no a w Windowsie to jest takie, no wiadomo jakie, żeby no, każdy mógł użyć i się cieszył. Reguła prostoty. To jest bardzo istotne, że to też Rob Pike taką fajną książkę lekcji programowania pisał. To z tego, że nikt go nie umiał. To też jeszcze nie skończyłem, ale zacząłem czytać, do tego doszedłem. To Pike i chyba Ken Thompson, albo ten drugi, albo Dennis Lee, że oni tak się wymieniali w tych książkach o Unixie. Właśnie pisali o czymś takim, że najpierw jak mamy jakiś problem, to trzeba uczyć możliwie najprostszego algorytmu. I jeżeli to będzie dobrze działało, to nie działa. Żeby to jest też takie powiedzenie, że wczesna optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. No to poniekąd do tego nawiązuje. Stwórzmy najprostszy algorytm, właśnie łatwy w zrozumieniu. Jeżeli to będzie dobrze działało, to zostawmy, a jeżeli źle, no to będziemy dopiero wtedy się tam zastanawiać nad ulepszeniem algorytmu. O, zastępowalności. To też bardzo istotna rzecz, że po prostu małą część łatwiej wyrzucić. Że jak czasami jest taki duży kawałek softu,
to on właśnie może leżeć latami, jak jeszcze powiedzmy deweloperzy gdzieś znikną, ulotnią się, czy coś się z nimi stanie innego, nieciekawego, to potem nie ma jak tego ruszyć. A jeżeli byłaby ta reguła zastępowalności, byłyby różne części odpowiedzialne za różne zadania, to łatwiej byłoby to na to patrzeć i wymieniać te poszczególne elementy stopniowo. To też to, o czym mówił Kamil poniekąd, że to też filozofia Linksa wskazuje, żeby to nie tworzyć takich monolitów. Przejrzystości jest podobna do klarowności, tylko tutaj nie wiem, o co chodziło za bardzo. Tu było chyba bardziej taka, chodziło o interfejsy, nazwy funkcji, nie samą czytość algorytmów, ale to pod ten pokrewne. Reguła niezawodności, no, że lepiej, to też takie jest przekonanie, no taka reguła, że lepiej napisać program tostrzy na niezawodny, też jeszcze do tego wrócimy, niż bardziej złożony, ale podatny na błędy. To jest list? Kis. No właśnie. I to jest też pewne związane z worst is better zasadą, którą przedstawię za chwilę. Przejrzystość kodu na przejrzystość danych to też jest ciekawa zasada, że ważniejsze, żeby kod był przejrzystszy programu niż dane, które on zwraca, że dane powinny być swobodnie wygodne i dla wygenerowania, że potem użytkownik je sobie będzie mógł obsłużyć. Tak, żeby nie komplikować kodu. Najmniejszego możliwego zaskoczenia to taka dość oczywista reguła, którą Editemo zwrócił uwagę, że żeby plus był plusem, a nie plus był minusem. Wydaje się oczywiste, ale czasami się zapomina. Reguła milczenia też ktoś powszechna w wielu utilsach, że jeżeli nic się złego nie dzieje, to nic nie mów. To też właśnie, no, myślę, że to jest fajny pomysł. Reguła naprawialności. To jest łatwo nam zlokalizować błąd. Chodzi o to, to wiąże do tych innych, nawiązuje do tych innych punktów. On coś takiego pisał, że jeżeli masz sekwolda w programie i zlokalizowanie ci go zajmuje mniej niż 20 minut, to znaczy, że masz zły problem. Tak właśnie jak ten błąd taki pisałem do Politechnika na zaliczenie, kto tam chce taką prostą bazę danych i byłem dumny, że to jest taki fajny kod, ale zaczął sekwoltować. I potem straciłem na to wiele godzin, nie znalazłem tego sekwolta, w końcu stwierdziłem, że to jednak nie jest aż taki fajny program. Właśnie wiele. Reguła ekonomii. Czas programisty cenniejszy niż czas maszyny. To jest też ciekawe. No ale no to wiadomo, o co chodzi. Nie wiedziałem, że reguła to wiąże z filozofią Linksa, ale tak to przedstawię. Reguła generacji. Programista powinien pisać programy piszące programy. To też mi ciężko wskazać jakiś taki przykład z życia. No wydaje się to sensowne. Po prostu list chyba z tego, co się orientuje, potrafi modyfikować kod źródłowy. Program potrafi się sam sobą modyfikować, ale nie będę wchodził w szczegóły. Assembler też potrafi. O, assembler też potrafi, ale nie wiem, czy assembler nie zaprzecza reguły ekonomii. Prostoty. Reguła optymalizacji, stopniowo ulepszony prototyp. No to tak właśnie też nawiązuje do tego, że czasami worst is better. Zaraz do tego też przejdziemy. Reguła elastyczności. Nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Chodzi po prostu o to, żeby próbować myśleć szeroko, żeby nie zawężać programu tylko do tego, co nam się wydaje, że jest przydatne, tylko no, starać się projektować aplikację tak, że być może zostanie wykorzystana gdzieś dalej. No to jest taki jakby klucz filozofii Linksa. No i reguła rozszerzalności, wtyczki, że program powinien mieć możliwość no, w łatwy sposób dodawania nowych funkcji. Nie wiem, ktoś słyszał o GNU Child, czy coś takiego, GNU Mile, nie wiem, jak to się nawet czyta. Nie wchodziłem w szczegóły. No właśnie chodzi o to, że można jakimś takim pseudoschem, to jest chyba język. On się jest GIL, ale jest bazujący na schemie. Że można za pomocą wstawek takich tych schemowych ulepszać kod napisany w C, że on tam się odpowiednio odwołuje. Wiem, że właśnie Lilipont, ten program do generowania. Na chodku była prezentacja w tym. No, Lilipont z tego korzysta, ale to jeszcze nie sprawdziłem szczegółów. O! Worst is better. Worst is better jest takim słynnym artykułem napisanym przez Richarda Gabriela. W 80. on to napisał? Ja nie mam zapisane, ale to gdzieś były. 80. się wydaje.
po prostu zwróćcie uwagę, że w świecie oprogramowania dominują takie jakby dwa zasadniczo odmienne od siebie podejścia. Jedną nazwą właśnie What's is better, albo style New Jersey, a drugą nazwą podejście MIT. I w tym swoim felietonie, artykule przybliża pewne zasady, jakie się kierowali programiści MIT i programiści Unixa. Prostota. To w stylu Jersey mówi prostota implementacji ponad interfejsem, a podejście MIT mówi, że to właśnie interfejs powinien być prostszy niż implementacja. No, to jest takie zasadniczo różne podejście. Poprawność. Prostota projektu jest nieco niż poprawność. To być może jest zaskakujące, ale w stylu New Jersey chodzi o to, że lepiej, jeżeli trafimy na jakiś trudny przypadek, to lepiej może nie komplikować kodu, zostawić tak jak jest, być może w przyszłości wymyśli się coś lepszego, ważne, żeby to działało. A no, podejście MIT po prostu nie dopuszcza niepoprawności. Jak coś jest źle, to musi być poprawione. Tutaj można dozwolić. Był taki ciekawy przykład na Wikipedii, nie bardzo go zrozumiałem, bo to było coś z kernelem Unixowym tym wczesnym, że właśnie to chodziło coś o wejście, wyjście i sygnały, ale ten przykład jakoś mało do mnie przemówił, może sobie na Wikipedii, tam chyba w artykule Filozofia Unixa i w artykule What's is better jest to podane, sobie przeczytać. Spójność. Lepiej użyć mało potrzebne części programu na rzecz utrzymania prostoty i spójności. No to jest poniekąd potrzebne z poprawnością, że lepiej było, lepiej po prostu te rzeczy, które być może są mniej wykorzystywane albo bardzo rzadko porzucić, użytkownicy sobie dadzą radę, przyzwyczają się i tak dalej. No a podejście MIT jest ważne nawet za cenę znaczenia, mówi, że spójność jest ważna nawet za cenę znaczącego wzrostu poziomu komplikacji. Że to jest tak istotne. No i kompletność, taka czwarta cecha, która różniła się po podejściu. Styl New Jersey mówi, że system powinien posiadać tylko te funkcje, które są naprawdę konieczne. O, no właśnie, a to mówię też o tym. Kompletność można porzucić na rzecz pozostałych wymogów. Kompletność w podejściu New Jersey jest taka, że no, fajnie, żeby było, ale jeżeli nie jest jak ta spójność, no to porzućmy, nie będziemy przecież się, jak to zasada prawie to mówi, że 20% funkcji implementuje się 80% czasu pracy nad projektem. No a nic zakłada, że kompletność ma prostotę, tak jak tutaj widzicie. I tym się charakteryzowały te dwa podejścia. I tutaj w swoim artykule przyrównuje do stylu, mówi, że wynikiem stylu New Jersey jako kwintesencją było powstanie języka C. A kwintesencją stylu MIT był Lisp. To są tak jakby te dwa podejścia. I co się okazało paradoksalnie, bo to jest właśnie paradoksalnie, dlatego stąd taki tytuł Works is better, że właśnie to Works okazało się better, bo programiści Unixa potrafili, korzystając z tych zasad, potrafili szybko wydać prototyp, już wdrażać użytkowników, przyzwyczajać, nawet jak to było niedorobione, to użytkownik z czasem się musiał przyzwyczaić. No i po prostu zakładał, że tak to musi być. No a Tak powstał Windows. A programiści MIT zakładali, nie, dopracujmy wszystko tak. Oni się po prostu bali czegoś takiego, że może wyniknąć jakiś zasadniczy błąd w ich myśleniu, w ich architekturze i będzie trzeba to poprawić, oni chcieli to uniknąć za wszelką cenę, a ci programiści C i Unixa zjedzie, a no jak będą nawet błędy, to się kiedyś to zajmiemy. No i to się okazało, wygrało. Co ciekawe też przeczytałem, że we wczesnych fazach, stadiach istnienia Lispa i C, to wcale tak nie było, że C był szybki. One kompilatory generowały gdzieś kod o podobnej szybkości. Tylko po prostu C okazał się przyjemniejszy do implementowania niż Lisp. I dużo więcej osób zwróciło na niego uwagę, stopniowo ulepszało ten kompilator, aż po C, no, C istnieją dużo dzisiejszych tych dużych systemów, o Lispie wszyscy generalnie zapominają. Jak się spojrzy. Słucham? Tak, właśnie podejścia. No może, no. Nieśmiało. Nieśmiało. Znaczy, jeżeli jestem tam, to chyba. Ale nie sam list. Właśnie, nie sam list. Chociaż go. No tak, co, nie, on jest, być może jest, nawet jest wykorzystywany, ale na pewno nie na taką skalę jak chcę. No. Tak, to był ten artykuł i myśli Frankfurt, to były lata 80, teraz mamy już dużo, dużo później. I co się stało? Narosło trochę tego programu.
programowania. I istnieje taka strona ciekawa, która dała mi pomysł na całą prezentację, z której czerpałem, między innymi ten cytat. Która no, po prostu zbiera różne aplikacje, zbiera informacje o różnych programach, językach, no i konfrontuje je z tą pierwotną filozofią Unixa. Mają taką fajną tabelkę, no nawet nie jest daleko do kompletności, ale mają, podają harmful things i less harmful alternatives, czyli rzeczy, które no, może były nietrafione, ale często z niewiadomych przyczyn zyskały dużą popularność. Znaczy czasami wiadomo, ale no, po prostu są niezbyt takie no, doporne, a po drugie stronie podają, jakie są alternatywy. No tak jak na przykład XML. To wiadomo, co się z tym wiąże. W ogóle właśnie Ajaxa tak niesłusznie rozwinęli do tego asynchroniczne JavaScript i XML, ale chyba już obecnie wcale nie korzysta się, głównie z Thomson jest wykorzystywany, bo jest po prostu krótszy, wygodniejszy, prostszy niż ten XML, który no wiadomo. Tutaj nie będę się wypowiadał, ja jeszcze nie zgłębiłem tego tematu, chciałbym w ogóle temat planu dziewiątego, to może przy przyszłej prezentacji, jako taki przykład Unixa i Unixu, gdzie wszystko jest naprawdę plikiem, to dużo nie powiem. No tutaj te języki. Co można im zarzucić? Nie, trochę się w nich orientuję, ale żadnego z nich nie znam dobrze. Tak głęboko, ale główną wadą, która łączy te wszystkie języki, to jest często taka przenośnięcie, przepompowanie tych funkcji. Mają naprawdę tego dużo. Tam nie wiem, Ruby ma samych metod na stringów ma tam powyżej 100 w domyślnie tej, w domyślnie implementacji. Jeżeli mogę się poprosić, mówiłeś, że języki powinny w ogóle systemy powinny być optymalizowane dla produktywności programisty, właśnie Ruby jest takim językiem. Wiem, znaczy, powiem tak, bo tabelka jest wzięta, właśnie tworzona przez ludzi, którzy są tacy bardziej purystami. Ale Eric Redmond jest taki trochę bardziej, znaczy no, patrzy na to w takim szerszym kontekście. Ci no, patrzą po prostu. Jest prostszy, ale no tak, mi się też wydaje, że to jest czasami niezastąpione, ale chodzi po prostu o to, o może tutaj chodzi bardziej o to, że są przerośnięte w takim znaczeniu, że mają dużo różnych metod na start, działają wolno, to są takie rzeczy, ale no... Na poprzednim stadzie była ta książka, gdzie ja mówię, programing, było napisane, że każda rzecz powinna służyć do jednego celu. Tak, do tego tutaj ta tabelka trochę miesza te koncepcje, bo pewne rzeczy z lewej strony służą jakimś celom, do których nie można użyć rzeczy z prawej strony. Ja, ale nie jestem, znaczy no chciałbym to pokazać w oryginale, ja też, no, nie ze wszystkim się zgadzam, ale jako tak, żeby... Chciałem zapytać, jakie ogólne podejście za sprzedaży. Trzeba było stworzyć własną tabelkę. Trzeba było stworzyć własną. Własną filozofię. Sobie każdy ma swoją. Po której stronie? Lisba? Nie! Lisba nie ma. Lisba nie ma, ale nie ma. Dlatego gdzie wiesz, że nie ma. Swoją można się zgodzić. No dobra, jest. Powinien nawet się zgodzić swoją. Ja Lisba... Nie, mi się podoba Lisby. Uważam, że to jest ten... Dobry pomysł. Do tego jeszcze wrócę. Znaczy wrócę do tego, że... No, narzędzia służą, powinny służyć, służą pewnym rzeczom, a nie służą innym. Tego nie blokuje. Chyba mi się wydaje, że tu chodzi o to, że po lewej są rozrośnięte rzeczy. O, tak. Poprawy minimalistyczne, wszystko można tym zrobić, co można zrobić w tej poszerzonej. Tak, bo to chodzi właśnie o to kart myślnikowo z Kartu, czyli one... One wyrosły i często z powodu jakichś, nie wiem, zaszłości historycznych albo no, zawierają dużo rzeczy, których się nie korzysta, które tylko obciążają ten kod. Do tego jeszcze przejdę. Tak jak mówiłem, Blue Computing. Pokażę wam taki ciekawy przykład, jeżeli chodzi o te narzędzia. GNU/Info. Na pewno mieliście styczność z GNU/Info. Czytaliście strony info? To jest straszne, ja nie wiem, jak można coś takiego wymyśleć. Przecież MAN działa tak dobrze. No. Mam ci może pytanie.
Poszczególnych stron jest pewne rzeczy w stronie manuala rozważa, która ma co jakieś parę miesięcy. To tak naprawdę w stronę waszu na przykład przeszkodę są typowe słowa angielskie. Więc w pewnym przypadku jest opisywanie info, czy po prostu masz dość to, co szukasz, jest łatwiejsze. Istnieją alternatywy, które są prostsze, no, często też na przykład ma znaczenie urządzenie gabinet, kiedy jednak musimy wrócić do tych korzeni, mieć coś, co działa, co jest proste, co dobrze działa, ale niekoniecznie musi nam oferować tych wszystkich funkcji. Taką rzeczą, na którą szczególnie chciałam zwrócić uwagę, i to jest kontrybucja na dodaj tabelki w tej prezentacji, jest biblioteka MUS. Tak to się nazywa. To jest alternatywna implementacja standardowej biblioteki. Słucham? Standardowej biblioteki GLibC, która właśnie jest dużo, dużo prostsza, dużo, dużo mniejsza i w łatwy sposób pozwala kompilować statycznie binarki, co może być przydatne właśnie w takich urządzeniach jakichś wbudowanych i tak dalej, więc to jest warte zauważenia. Tak samo no, GLibC Compiler też ma taką fajną na przykład opcję, co może się przydać, czego po pierwsze dużo szybciej kompiluje niż GCC, jest tam oni chcą mieć zgodność z C99 i też mają taką fajną funkcję, ale się nie mylę, że potrafi w locie wykonywać kod. Ale nie, a propos tego, to ważniejszy jest kod wynikowy niż szybkość kompilacji. Nie zawsze. To może być, no nie tak. Ale czasami tak. Ale uważam, że jednak kod wynikowy jest ważniejszy niż... Nie wiem, nie poszmatkowałem. To jest ciekawy w ogóle temat. Auto-make, cel-make, e-make i jeszcze dużo tego... Tak, dużo tego dziadostwa. Nie bardzo wiem, po co to wymyślono. Znaczy wiem po co, bo programy się tak rozrosły, że się okazało, że ciężko no to zwykłymi już make'ami utrzymać i trzeba było stworzyć warstwę abstrakcji, która dopiero będzie generowała make'i. Tylko że no, problem jest taki, jak ktoś zapyta, a jak to właściwie działa, jakby chciał przesiedzieć ten proces. I no, czasami się okazuje, że zwykły przenośny makefile wystarczy do kompilacji programu, szczególnie jeżeli myśli się o tym od początku, więc czasami może lepiej... Jeśli potrafisz, to nas no, ale to nie jest trudne. Nie, to nie jest, ale jeśli potrafisz. Jeśli potrafisz, to napisać, no. Więc czasami... Dla niektórych za trudne, dlatego powstały... Chyba tak, racja. Tu jeżeli chodzi o edytory, nie dostawało. Ale nano? Nano? Nano jest rośnięte. Jest. Tych nie dostawałam, to są edytory z planu 9, ale one no, są trochę chyba wszystkie kodowania różne no, do UTF, warto o tym myśleć. Fajnie jak to jest zaimplementowane. Jak ktoś o tym pomyśli w czasie pisania aplikacji, czy coraz więcej języków to ma w myśli, ale to pomyśli to potem naprawdę koncentruje. No, no jak sama nazwa wskazuje, jest przerośnięte, bo mniejszy jest pico. Jest no, trzeba XMP, to Google takie zarzuty stawiają osoby, które w tym siedzą w tej środowisku Unixowym, no, że to jest XML, a INC jest dobre, to czemu to zmieniać? Wiem, to są różne fajne feature'y, właśnie, ale to też jest to zawsze pytanie, jest to filozofia Unixa, czy te feature'y są nam naprawdę potrzebne? Tego z mapa w to nie wchodziłem, więc nie jestem w stanie wam powiedzieć. Z bazami danych, no to wiadomo, że SQL no, nie jest na największą potęgą, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o prostotę, często to jest za dużo. No, subversion, nie wiem, żeby
widział, znaczy na pięć jest dużo wygodniejszym, a to takie oczywiste. A czasami się tak okazuje, że ta prostota jednak też ma znaczenie. No OpenBSD to też nie wchodziłem, nie patrzyłem w kod, ale wydaje się taki fajniejszy. Gdybym teraz, jak tak czytałem trochę tych znałych, gdybym teraz miał, jak chciał jakieś BSD wykorzystać, to byłby to OpenBSD. Większy kontrast kolorów niż. Tak, a, sorry. Sorry. Nie, kolor, mogą być, tylko żeby były... To jest też ciekawe. I o tym będę mówił. Jeżeli chodzi o HTTP, to tak naprawdę dobrą radą jest nie używać HTTP wcale z pewnych powodów. To jest niemożliwe, ale jest ciekawa alternatywa, której odpoczę chwilę. Kofer. SVG, no to wiadomo, XML. Też jest duże, przewyśnięte. EPUB to też XML. Nie, no tu się z tobą nie zgodzę, że porównujesz déjà vu i EPUBa. One zostały stworzone akurat do dwóch różnych celów. EPUB to jest do niczego, déjà vu ma sens. Déjà vu masz konkretne skany przechowywać, tak? To jest stworzone do skanu, a w EPUBie skanów nie przechowujesz. To są zupełnie, są oba formaty książek elektronicznych, ale mają różne zastosowania. To porównanie jest złe. Chodzi tutaj akurat o to, że EPUB jest taki dużo metainformacji, jakieś dziwnie przechowywane. O, tu też nie wchodziłem, ale Alsa zawsze wydawała się jakaś taka duża. Nigdy jej nie rozumiałem. A jeśli do tego jak Puls Audio dorzucimy na wierzch, to jest ciężko to zrozumieć. No, te licencje, to też był ciekawy punkt, który mnie zainteresował. Że, no, GPL są ciężkie z takiego powodu, że są takie, jest podać duże ograniczenia. To właśnie też Eric Raymond kiedyś się z Richardem Stallmanem nas sprzeczali, nie wiem, ale no mają różne zdania na ten temat, że Stallman twierdzi, że właśnie GPL jest potrzebny, bo jeżeli go nie nadamy, to wolne oprogramowanie zostanie zawłaszczone przez inny i umrze projekt. A akurat w prawie to musi im więcej, tym lepiej. No. Nie, licencja, bo nie w samym prawie, tak? Tak. Ale on powiedział, że o wolne oprogramowanie się broni, że GPL to jest aż nadto. No nie wiem, teraz ciężko mi podać jakiś... Czy znacie jakiś przykład, kiedy był fajny, dobry, wolny projekt oparty na, powiedzmy, na licencji MIT, czy BSD nowej, jakiejś takiej bardziej liberalnej, ale się źle skończył, bo jakaś duża firma go znalazła, wykorzystała i po prostu społeczność wymigrowała od tej komercyjnej wersji, a ta wersja... Ale przecież my nawet o tym nie wiemy. Może. No i tutaj ten jest taki żartobliwy, że na skena można użyć 11 kół, po co wtedy. Zaimplementować, ale nie wiem, nie wchodziłem jeszcze. No, żałuję, bo chciałbym dużo więcej się przygotować do tej prezentacji. Nie wszystko tam. Ale. No tak, przejdźmy dalej. Coś dodane. Teraz przyjrzymy się ciekawej społeczności programistów. Nazywa się Sackless. Sackless.org. Ktoś słyszał o Sackless.org? No, niektórzy słyszeli. No to właśnie jest jakaś grupka. Kilku, nie wiem, tam aktywnych deweloperów jest 8-10, którzy postawili sobie za cel stworzyć system, który będzie po prostu sackless, który będzie ssał mniej. I mają już pewne postępy. Systemu całego jeszcze nie mają, aczkolwiek na tym pracują. W ogóle mają taki pomysł, że system nazywa się Stali. Nie, Stali po prostu. I chodzi o to, żeby on był całkowicie statycznie linkowany. Jeszcze to jest lepsze, jeżeli chodzi o mniejsze pinaki, to statyczne linkowanie jest lepsze. Będą programy szybciej startować. Oni chcą to osiągnąć właśnie poprzez kompilację prostej aplikacji z tą biblioteką MUSL. I uważają, że to będzie fajnie, będzie fajnie działać, ale to co jest jeszcze ciekawe w ich podejściu, to
właśnie tworzą bardzo prosty bazę programu. To na przykład tutaj mamy, niestety nie pokażę, bo projekt ale to jest, no, ale to jest ich menedżer okien, który się nazywa DevWM. I DevWM jest menedżerem okien, niczym więcej. Nie jest paskiem stanu, nie jest tym, nie jest zegarkiem, nie jest menu kontekstowym, jest menedżerem okien. To nie tak, to było w tym. Nie jest dekoratorem okien, ale dzięki temu, że ten był, jest taki w miarę fajny, prosty. Nie możesz podpiąć swojego laptopa do rzutnika. No nie mogę, niestety. No bo używa wszystkiego minimalistycznego. Tak? Nie, to akurat, jeżeli chodzi o mój laptop, to jest to stosowne. A zobacz ogólnie na dworze. Ale to teraz na DWM i dzięki temu, że ten kod jest taki fajny, prosty, klarowny, to dużo powstało dużo patchy, które jakoś te kody rozwijają, ulepszają, można sobie spatchować. Teraz może trochę pokażę, o co chodzi w Sacred Software. Jeżeli chodzi, na przykład, jeżeli chodzi o konfigurację Microsoftu, bo oni mają tego kilka różnych programów, to jest taki pomysł, który mnie zaskoczył. Bo na przykład i zapisz gdzieś na boku imię, nazwisko. No, że imię ma 9 i tak dalej. Tak wygląda konfiguracja dwóch. Ale słuchaj, ale po co używać menadżera okien, jak można... Zostaje od tego sążka. To jest bardziej minimalny. Tak. Może być tak. pozwala ci tworzyć wizualizację operować, QEndA i tam zarządzanie całego, że to być bramę i na swoich, na przykład wysyłać do kury, były ten publiczny, ale samego przetwarzania w Excelu on nie ma. O, tak konfigurujemy różne drogi. Mamy plik konfiguracyjny na główkowy konfigura, który po prostu zmieniamy to, co potrzebujemy i kompilujemy menadżer okien na nowo. Na początku mi się to wydawało chore, ale się do tego przekonałem, bo ostatecznie tak naprawdę, jeżeli chodzi o konfigurację, to będzie na początku człowiek bawi, ale ten projekt jest na tyle prosty, że kompiluje się szybko, a potem to już zostaje i nie musimy za każdym razem warsować, jak włączamy menadżer okien, plik konfiguracyjnego tekstowego, tylko to już jest wbudowane w binarkę i działa fajnie szybko. Oni tak konfigurują wszystkie swoje programy i... Bo można by dodać do tego, jak się temu przyjrzeć. No, ciekawe. Jeszcze jedną ciekawą aplikacją, którą chcę wam pokazać, spróbuję pokazać z tego zestawu Sacred Tools, jest tablet. Tablet. Jest to jak, zgodnie z filozofią Unixa, osobna aplikacja do zarządzania tymi zakładkami. Jest aplikacja do zarządzania zakładkami, która może współpracować zarówno z Sacred
XTM-em, tym terminalem, co jest wydane przez tą grupę użytkowników, albo z XTM-em, albo z Surfem, czyli przeglądarką internetową. Więc wykorzystuję taki dodatek XMBidy. Można zadać rozwój, mam nadzieję, że się uda. Można w ogóle zrezygnować z programów sieciowych, takich jak przeglądarki, SSH i tym podobne i po prostu parsować output TCP dumpa na bieżąco. Dobrze, to tyle. Albo matrix. Jest źle. Tam w ogóle się... Czarny prostokąt. Zajrzyjmy do pamięci i jest na liście bezpośredniej. Tam w ogóle na tej liście mailingowej często się toczą ciekawe dyskusje. Na przykład, czy N-Kursus jest dobry, czy zły? Bo N-Kursus no, jest dość przenośnięty. I to jest na pewno wada. Edytor to Ed najlepiej, bo przecież wizualne edytory są przenośnięte. No ale to jest poniekąd trochę racji, że tak naprawdę N-Kursus to jest taki hack trochę, który umożliwia to wyświetlanie w 2D w konsoli typowo tekstowo. Że właśnie ludzie się podzieli. Niektórzy stwierdzili, że właśnie to środowisko graficzne jest miejscem, gdzie powinno się tworzyć wizualne edytory, a w konsoli mamy EDA, który jest no, dostosowany do tego typu pracy konsolowej. No oni mówili, że nie, bo to jest fajne, bo właśnie może łatwo po SSH. I właśnie takie duże dyskusje się toczą. Też właśnie dyskusje, jak naprawić HTTP, co jakiś czas się przebija. Ale do tego jeszcze przejdziemy. No dobrze, czarny prostokąt zostawmy. Są ludzie, którzy mają dużo czasu. Tak. Oj, odnowa. No dobrze, to chyba przejdźmy do... No, co jest jednak z technologią globową? To jest obrazek wzięty z W3.org. Jedna sieć, jak twierdzą. No a tego trochę narosło. Największą wadą chyba jest to, że to jest takie... Naprawdę ciężko z tym HTML-em cokolwiek zrobić, bo on słabo przechowuje znaczenie. Czyli jesteśmy skazani na przeglądarkę, jesteśmy skazani na jakiś design narzucony przez projektanta strony, którzy no, nie zawsze są kompetentni, jeżeli chodzi o to.
bardzo często są niekompetentni. I no, jeżeli ktoś naprawdę nie dołoży dużo starań, to pamiętają większe jak WordPress czy inne CMS podają, no to to jest, czasami działa, czasami nie. Widać, że jak do tego dochodzi JavaScript, to w ogóle, jak w ogóle się z nas zależy od JavaScripta, to jest problem. I też to działa bardzo... JavaScript jest w ogóle wyklepny, rozumiem, przez tych panów. Przez Sakres, tak. Ja tak nie lubię JavaScripta, ale no, no jest to trochę wadliwe. Tego jest trochę dużo. I jest alternatywa, chcę wam opowiedzieć. To jest Gopher. Ciekawy pomysł. Znaczy, według mnie Gopher jest naprawdę dobry i może znaleźć swoje zastosowania. To jest takie zgrabne połączenie tych technologii takiej bardziej FTP i takiej bardziej no, prezentacji treści, nie tylko plików. Co jest takiego ciekawego w Gopherze? Takiego główna charakterystyka tego protokołu. Jest to protokół alternatywny dla HTTP. Powstał przed HTTP i od początku był projektowany, żeby być prostym protokołem do przechowywania informacji. Tam chyba jego pierwsze użycie, zastosowanie to było przechowywanie zbiorów bibliotecznych. I Gopher pozwala łączyć takie typowe odwołania do plików razem z jakąś tam już gotową treścią tekstową. Na przykład takie fajne rzeczy, które można zrobić w Gopherze. Jest w ogóle Gopher Sfera, to jest alternatywny internet do tego. Nie wiem, masz link, Wanted, masz Linksa tutaj? Myślę, że tak. Bo Links, w Firefoxie wyrzucili obsługę Gophera, tam chyba w wersji 3.6, ale Links jeszcze ją posiada. I możemy spróbować z zakamarków internetu wyłowić jakąś stronę. Naprawiamy to. To pewnie trzeba w linkie zmienić z kolorów, kolorów, czy to w Excelu się nie da, ale jest to coś takiego. Teraz to wam pokażę, jak się tworzy stronę w Gopherze. Mamy jakąś treść na początek i mamy też linki. O, takie linki z opisami tutaj trochę. Gopher jest właśnie oparty o takie strukturę menu. O, tutaj mamy jeszcze typ, o, mamy nawet HTML. I jedyne, czym się zajmuje, to właśnie dostarczanie treści. Inne programy mogą na przykład jak ten, jak MUPDF czy PDF mogą służyć do czytania pogadanej treści, bo Gopher ma służyć do dostarczania tej linii. To mniej więcej tak wygląda. I ten program jest bardzo prosty, jak na przykład... A są polskie litery w Gopherze? A pewnie są, jak się ten... Powinny być, ale nie sprawdziłem. Jak na przykład użyjecie Netcata, to możemy w bardzo prosty sposób wydawać polecenia takiemu serwerowi, Gopherowemu. Najbardziej w środku? A, one były na środku. Nie? O, i teraz możemy sobie przeczytać stronę LS-em, ale już stronę HTTN, ale stronę HTTN na LS-em będzie ciężko czytać. A tutaj mamy ładnie, możemy coś zrobić, możemy... No, jak jest skonfigurowany odpowiednio, że... No tak, ale... Tak, da się to skakować. Wszystko się da, ale Gopher jest fajny. Właśnie no, to telefon to jest polecenie do Gophera. Wygląda w taki prosty sposób. I dobrze. A jak wygląda strona w Gopherze? Ciekawe, co nam się uda, bo chętnie wrócił do swojego komputera.
Można mieć kamerkę i coś tego wyszło do pana. Co są tym metody? Albo proszę taki klik tysiąc jako użegma. I on wygląda w taki sposób. Tu mamy treść, a tu mamy linki. Link wygląda w ten sposób. Na numer zasobu. Trzeba było wtedy w imię chyba 9. To jest właśnie Stelona, Hudsona, Oberadę, jakiś taki 9 podstawowy też jest inny. Przepraszam, PY to już Python? To jest tak, bo to jest serwer Pythonowy. Oj! Oj! Tak się spodziewałam, ale ja się przygotowałam dzisiaj na jeden serwer Pythonowy, jak znalazłem w repozytorium oficjalnym. GeoSense. Tak, wiem. No, nie miałam czasu się lepiej przygotować. Jakbym miał czas, to bym zainstalował w ogóle Unixa. Plan na 9 i wtedy z tego prezentował, a tutaj no, jestem trochę niewiedny. Tak, nazwa zasobu, nazwa linku, adres, ścieżka, nazwa serwera i port. I to tyle. Jeżeli to jest ten sam serwer, czy jest to wtedy może pominąć tą część. I to jest wszystko, co potrzebujemy. Tak, to jest wolny kopera. I treść to jest treść. Welcome to... A można zmienić jej kod? Nic. Ale po co? Ale po co? No lepa, to powiem. A wiesz, ale na razie tak możesz przesłać takim tekstem, gdzieś tam bez znaczników, to nie jest pięknie. Ale przeskoczę, to tak. A nie przez pokolenia. Na początku i na końcu, żadne. Nie, ale w samym też ale po co? Znaczy no, bo to nie ma wtedy sposób. Dasz możliwość, żeby, no pokażesz mu, o w HTML jest taki fajny znacznik blink, to czemu go nie wstawić? No to on go wstawi oczywiście, a jeszcze ponieważ numer jest prosty i nie można tego zrobić, to może się skupią ludzie bardziej na pisaniu treści, a nie na zabawie. Jak ja będę rajkał? Koniec czasu? Czas dobiegł końca. Dobrze. A już ja jeszcze skończę. Niczego nie ma. Teraz do początku. To OOP ma pewne wady. Nie zawsze, nie na wszystko. Jak czas się kończy, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale chciałbym wam tylko tak zwrócić uwagę na parę takich zasadniczych kwestii, które mogą się okazać nieciekawe. Na przykład w programowaniu mówię, to też to wiadomo, szeroki temat. Nie jestem mistrzem, tylko tak mniej więcej ze własnego swojego doświadczenia korzystam i z wiedzy innych. Są różne języki wiadomo, są takie prototypowe, a są klasowe, ale no jakie, co można narzucić o programowaniu zorientowanemu obiektowo? Po pierwsze mieszanie funkcji struktur danych. To jest ciekawe spostrzeżenie, że struktura danych jest pewną reprezentacją danych w pamięci, a funkcja jest pewnym działaniem, jakie wykonujemy na tych danych. I w programowaniu obiektowym to jest mieszane. Są klasy, które pakują równocześnie dane i struktury danych i funkcje. Przez to klasa staje się taką czarną skrzynką, która coś zmienia, jakieś dane, coś tam przekształca, ale tak naprawdę nie wiemy. Nie ma tego pojedynczego podziału na to, co jest daną. Dana funkcja, dana wyjściowa. To może przykrzyczyć czasami. Wszystko jest obiektem, no to też nie. Czasami jest takie trochę na siłę, szczególnie jak widziałam na biegu, to się ma takie wrażenie. Definicje danych wszędzie porozrzucane. To jest też kolejna wada programowania, to w ogóle programowania takiego, powiedzmy, bardziej odpowiedniego programowania w ogóle, że definicje danych zamiast, że mamy strukturę zdefiniowaną powiedzmy w jakimś pliku nagłówkowym i wiemy, możemy jasno mieć referencje, jak wchodzimy, chcemy użyć jakiegoś nowego systemu, co możemy już zdradzić, bo że tutaj mamy dane porozrzucane wszędzie. Może się okazać, że definiujemy taką samą strukturę danych w ramach dwóch klas,
która no, mogłaby być załatwiona jedną wspólną, ale są dwie różne na to samo w różnych klasach. To też jest takie zagrożenie. No ale obiekt oczywiście daje nam na przykład możliwość dziedziczenia i tak dalej, więc jeżeli to się dobrze zaprojektuje aplikację, znaczy, o, to jest też ciekawe, że niektórzy argumentują, że programowanie obiektowe jest tak, jak myślą ludzie, ale ja tak nie myślę. Jesteś ludzie. Może nie jestem człowiekiem. O, i też taki ciekawy zarzut, jaki można dostać programowaniu obiektowemu, jest jeszcze więcej stanowości, czyli coś, co może naprawdę uprzykrzyć życie. Właśnie przez to, że obiekty są takimi czarnymi skrzynkami, one zmieniają jakieś stany aplikacji. I często te stany być jakoś ukryte, możemy się nie zorientować. W ogóle też jest taka ciekawa tendencja, że programowanie obiektowe wydłuża sukcesywnie kod potrzebny do opisania, zaimplementowania aplikacji. O, i to jest takie motto, które chciałbym powiedzieć, że trzeba używać odpowiednich narzędzi do odpowiednich zadań. Czyli warto się czasami zastanowić, czy na przykład potrzebuję całego HTTP z HTML-em, czy w ogóle mi nie wystarczy do prezentacji tych treści, albo właśnie, czy potrzebuję... na przykład takie przykłady. Zamiast używać CS tam z jakąś z lipcem, Google'em i tak dalej, można użyć języka Go, który ma fajną wbudowaną już sieć w standardowej bibliotece. Albo można użyć TCLTK do budowy interfejsów, a wtedy aplikację pisać w jakimś innym języku, która najlepiej nadaje się do odzwierciedlenia tego, co aplikacja wykonuje. Chciałbym powiedzieć, że ten slajd, który przed chwilą widzieliśmy, ten trzeci ten, który był jeszcze. Obiektowość służy pewnym zadaniom. Tak, nie, ja nie neguję obiektowości, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że czasami warto może się zastanowić, czy to za, bo obecnie panuje taka tendencja, że zawsze wszystko wciskać w obiekty, ale czasami może to też niepotrzebne. Tak, jest tak. No, o i na końcu taka ciekawa anegdota, na anegdotach. W historii, jak to znalazłem, słyszeliście o Useless Usage of Catalog? Tak. Tak? No właśnie. Mi też się zdarza, stawiam się z tym, że często ludzie wykorzystują katalog albo w taki sposób. Jak już tak nawiązując do tematu mojej prezentacji. Wystarczy krew. A można to zrobić tak. Albo tak, albo tak. No można, co to zrobić? Bo wywołujesz jeden proces więcej. Robiliśmy testy wydajnościowe tego. Tak, tak, jest szybsza. Jak każdy wywoła proces zginie, jak cały kotek. Jak wywołujesz jeden, to nie, ale jak wywołujesz 10 milionów. Czasami niepotrzebnie jest wciskany taki link zadań. Niepotrzebnie jeden proces. Jak na raz potrzebujesz, to nie. Jak w skrypcie masz, wszystko przeleci. Raczej kotek nie zrobił. Ci, którzy nie zrozumieją linka, są skazani na to, żeby odkryć go na nowo. Albo mają dziewczynę. I dziękuję za uwagę, jakieś może pytania. To są tutaj z kawałek.